Witam Państwa serdecznie. Paweł Czernecki, trener rezerw Sandecji. Nowy Sącz po dzisiejszym spotkaniu z IKS-em Gdynia. Wynik remisowy, ale trzeba przyznać tak. Po pierwsze, warunki ciężkie dla zawodników, bo upał niesamowity powyżej 30 stopni w cieniu, tak, jak rozpoczynali. No i druga sprawa, no wynik remisowy, bo trzeba obiektywnie powiedzieć, oba zespoły miały okazję, ale no, na zero się skończyło. Jak tak, tak, ja też tak oceniam, że mimo tego strasznego upału, mecz uważam za bardzo dobry, udany, jeśli chodzi o czwartą ligę. Widać było, że obie drużyny chcą grać w piłkę, grają w piłkę i mógł się ten mecz podobać kibicom. Remis jest, myślę, wynikiem sprawiedliwym, chociaż obydwie drużyny mogły przechylić szalę na swoją korzyść. No, my nie zrobiliśmy tego w 93 minucie, 10 minut wcześniej to my moglibyśmy stracić bramkę. Ale generalnie, biorąc pod uwagę to, że cały skład naszych chłopaków to są młodzieżowcy, z dzisiejszego meczu jestem zadowolony. Dobrze. I czeka Was ostatni pojedynek? Ostatni pojedynek gramy z Dąbrowym Tarnowskim za tydzień. No, biorąc pod uwagę, że część chłopaków tutaj, szczególnie tych, co zagrało z rezerw tego pierwszego zespołu, no to wyjeżdża już na zasłużony odpoczynek i ten mecz ostatni zagramy, myślę, młodzieżą, która jest u nas obiecująca i muszą próbować swoich seniorów. Dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłym roku.